Dobry wieczór Państwa. Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym spotkaniu z cyklu Przystępna Historia, który jest współorganizowany przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu. Dzisiaj moimi Państwa gośćmi są pan dr Rafał Siechuła, a także pan dr Wojciech Muszyński. Panowie są autorami albumu o generale Józefie Doborze Muśnickim. Tutaj powiem, dodam może sobie tyle, że dr Wojciech Muszyński jest dyrektorem naczelnym czasopisma Glaukopis. Natomiast dr Rafał Siechuła gościł u nas już wielokrotnie, nie jest to jego pierwsza wizyta. Cieszymy się, panie doktorze, że jest pan po raz kolejny z nami. Dzisiaj panowie przyjechali zaprezentować, tak jak już mówiłem, album o Józefie Doborze Muśnickim. Ja tu chyba już nie będę przedłużał, oddaję panom głos. Bardzo proszę. Witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę Państwa, postanowiliśmy podzielić na trzy części nasze spotkanie. W pierwszej części opowiemy troszkę o albumie. W drugiej przedstawimy pewne zagadnienia z historii, z biografii generała Eisenhowera, a w trzeciej części mam nadzieję, że... A w trzeciej części mam nadzieję na jakąś konwersację i wymianę poglądów na ten temat. Nie przypadkiem pomyliłem się, mówiąc o Józefie Hallerze, ponieważ tak się zdarzyło, że w 2017 roku wspólnie z doktorem Muszyńskim i z profesorem Kaczmarskim wydaliśmy album o Józefie Hallerze. I podczas pierwszej promocji w Warszawie tego albumu było taka duże naciski, duża rozmowa, duże polemiki. No i każdy z prelegentów miał wybrać sobie jakiegoś bohatera, którego by IPN mógłby opublikować jego album. I ja wtedy podjąłem taką decyzję, że dlaczego nie Józef Dobor Muśnicki. Między innymi dlatego, że z dwóch powodów. Po pierwsze, mimo wszystko jest to postać absolutnie nieznana. A z drugiego powodu, dlatego, że mój dziadek był powstańcem wielkopolskim, służył pod doborem Muśnickim i postanowiłem wtedy powiedzieć, że mam taki pomysł. I ten pomysł się spodobał i tak udało nam się tego dobora Muśnickiego zrealizować przy pomocy, wielkiej pomocy mojego przyjaciela doktora Muśnickiego, który w tym czasie badał historię Białych Legionów, czyli korpusów polskich w Rosji, zresztą wydał dwa albumy na ten temat i był osobą nieocenioną przy historii, przy tym albumie, który możecie Państwo dzisiaj zobaczyć, zakupić, obejrzeć. Proszę Państwa, dlaczego powiedziałem, że Józef Dobor Muśnicki jest postacią nieznaną? Jest postacią, która w ciągu tych 100 lat została zmarginalizowana w sposób absolutny. Takim najbardziej takim przykładem, który można stwierdzić w sposób empiryczny, to ilość ulic w skali całej Polski poświęconej generałowi Doborowi. Jest ich zaledwie 11. I wszystkie koncentrują się na zachodzie Polski. Jest jeden plac w Szczecinie, są dwie ulice na terenie Kujaw, kilka w Wielkopolsce i jedna w Gorzowie Wielkopolskim. Także zasięg tej postaci jest zupełnie zmarginalizowany. Oczywiście jest. Natomiast to jest jedna rzecz i jego rola jest w środowisku wielkopolskim troszkę pomijana. Nie był, jak to mówią, z naszej wsi i raczej się pokazuje i wspiera osoby, które były miejscowe, natomiast jego rola została zmarginalizowana jeszcze w czasie za jego życia. Po 26 roku historia Dobora Muśnickiego przeszła w niepamięć. To środowisko, o którym będę za chwilę opowiadał, było właściwie jedynym, czyli środowisko pierwszego korpusu, gdzie naprawdę się udzielał i działał. Natomiast w samej Wielkopolsce było zbyt wielu bohaterów, którzy zajęli miejsce. I tak potem w PRL-u tak to zostało. I taki był pomysł między innymi, żeby tą postać przedstawić.
ten album był konstruowany ponad rok. Przede wszystkim szukaliśmy, zbieraliśmy materiały ikonograficzne, ponieważ z nimi były największe problemy, szczególnie jeśli chodzi o okres do momentu, kiedy Dobor Muśnicki pojawia się i zakłada i kieruje pierwszym korpusem. Ten okres wcześniejszy, bardzo mało zdjęć, bardzo trudno było nam skomponować ten album w takiej formie, że zrobimy taki rozdział na kilkaset stron o powstaniu wielkopolskim, a na 5 czy 6 od momentu urodzenia aż do zakończenia pierwszej wojny. Także dużo zdjęć musieliśmy odrzucić, żeby był ten album czytelny i był w miarę sprawnie ta myśl przewodnia, czyli życiorys generała skomponowany. Mieliśmy trudności właśnie z tą ikonografią. Zresztą tutaj obecny profesor Handke, który był naszym recenzentem, też podziela nasze troski w sensie, żeby w pewnym momencie nie przedłużyć, nie przechylić tej szali, żeby ten życiorys był w miarę czytelny. Udało nam się skompletować zdjęcia przede wszystkim z Uniwersytetu Poznańskiego. Tam znalazła się cała spuścizna po fotografie Gregerze i Plucińskim, którzy robili na gorąco zdjęcia z momentu, kiedy tworzyła się Armia Wielkopolska. Materiały z Centralnego Archiwum Wojskowego, to przede wszystkim okres pierwszego korpusu oraz szeregu osób, które użyczyły nam swoje zbiory, m.in. Muzeum w Lusowie, Muzeum Generała Dobora Muśnickiego. Również dołożyło się do tej cegiełki, nie takiej cegiełki, w każdym razie do naszego albumu. Przechodząc teraz do historii naszego bohatera. Proszę Państwa, pozwolę sobie usiąść, jeśli można. Proszę Państwa, generał Dobor Muśnicki narodził się kilka lat po powstaniu styczniowym, w momencie, kiedy na Polskę spłynęły pewne represje ze strony carskiej, przede wszystkim prześladowania popowstańcze, upadki wielu dworków. No między innymi to dosięgło również rodziny Dobora Muśnickiego. Ta reforma, uwłaszczenie chłopów sprawiło, że wielu właścicieli dworskich po prostu nie dawało sobie rady z prowadzeniem gospodarki. I to nie tylko rodzina Dowborów, tutaj może być przykładem, ale również rodzina Józefa Piłsudskiego również miała w tym względzie wiele problemów, choć sam ojciec generała Dobora w powstaniu nie uczestniczył jego stryj. Także te przypadki spowodowały, że majętność, czy też działalność gospodarcza tych środowisk szlacheckich, inteligenckich była bardzo trudna. Stąd, aby nie popaść w pewną niszę, jeśli chodzi o pozycję społeczną, wiele rodzin, chcąc zachować swój status, kierowała swoje dzieci na służbę państwową. Dziś może to być odbierane jako dziwna, że na służbę caratu, no ale wtedy już to była część krajów pod okupacją, czy też pod zaborem rosyjskim, ale takie sytuacje były rzeczą nietuzinkową, nierzadką. Także w przypadku rodziny Dobora Muśnickiego, który oprócz trzech mężczyzn miał też pannę na wydaniu, rodzice postanowili pchnąć swoich synów w służbę urzędniczą. W tym wypadku cała trójka została skierowana do szkół rosyjskich, do szkół wojskowych przede wszystkim. Sam Dobór jako ostatni miał okazję uczyć się w gimnazjum jeszcze na terenie Królestwa Polskiego i wyniósł z tego gimnazjum bardzo złe wspomnienia. Przede wszystkim rusyfikacja, przede wszystkim ten antypolska działalność nauczycieli rosyjskich była na niego tak niechętna i wstrętna, że
nawet w porównaniu do późniejszej szkół rosyjskich w Moskwie uważał, że ten etap jego kariery młodzieńczej był najstraszniejszy. Tak jak wspomniałem, podobnie jak jego bracia, został wysłany do Moskwy, do Mikołajskiej, do Korpusu Kadetów i tam rozpoczął swoją służbę wojskową. Służbę, do której miał, generalnie mówiąc, predyspozycję. Bardzo szybko odnalazł się w tym drillu wojskowym i przede wszystkim chłonął wiedzę. To o tym należy wspomnieć, że chciał stać się oficerem z prawdziwego zdarzenia. Oczywiście myśląc tak jak wielu Polaków w armii zaborczej, aby swoją wiedzę kiedyś w końcu wykorzystać dla dobra Polski, ponieważ ten okres młodzieńczy to było to, o czym często zapominamy. To była edukacja przede wszystkim matki, edukacja patriotyczna, edukacja, która dla wielu Polaków pozostawiała trwały propolski ślad w duszy. Ten propolski ślad w duszy w przypadku Dobra Muśnickiego rzeczywiście był bardzo mocny, ponieważ ponad połowę życia służył, działał poza granicami Królestwa Polskiego, poza Polską. Tych Polaków rozsianych po garnizonach, w których przebywał, było rzeczywiście dużo, ale zawsze mniejszość, była to zawsze mniejszość polska. Po ukończeniu szkoły tego Korpusu Kadetów rozpoczął dalszą służbę wojskową. Przełomem był początek XIX wieku, kiedy to będąc w garnizonie gdzieś nad Wołgą zapaliła mu się lampka miłości. Poznał pewną kobietę, z którą chciał się ożenić. Ta jednak stwierdziła, że uposażenie porucznika jest zupełnie kiepskie, perspektywy są też słabe i Dobór Muśnicki postanowił pójść dalej, czyli wstąpić do Akademii Sztabu Generalnego, struktury zupełnie niezwykłej w skali armii rosyjskiej, armii carskiej, ponieważ był to rzeczywiście elitarna szkoła, do której wstępowali ludzie, którzy nadawali pewien charakter i cel armii rosyjskiej. Nie można było się do niej dostać przez koneksje, bardzo znane przez łapówki. Tam niestety trzeba było bardzo solidnie się uczyć. Te kilka lat, które do 1899 roku Dobór tam przysłużył, rzeczywiście była to szkoła mocnej edukacji wojskowej. Sam Dobór znał języki francuski, niemiecki, był obecny w literaturze i przeszedł niezwykle trudne egzaminy w tej szkole. Jak sam wspominał w swoich wspomnieniach, jeden z ostatnich dni, kiedy czekał na egzaminy, na wynik egzaminów z pistoletem w kieszeni i z mocnym postanowieniem, że jeżeli nie zna, jeśli nie ukończy tej szkoły, to się zastrzeli. Tak się zdarzyło, że Dobór Muśnicki otrzymał drugą lokatę oznaczenia za pracę, które pisał tam i po awansie na kapitana został skierowany do Moskwy, do sztabu. Tam pracował bardzo krótko, ponieważ został delegowany, tak jak wielu żołnierzy, na wojnę rosyjsko-japońską. Warto podkreślić, że w działaniach w tej wojnie około 20% żołnierzy to byli Polacy. Około 40-45 tysięcy polskich Polaków walczyło w armii carskiej z Japończykami. Troszkę niższy był procent oficerów, około 17% w piechocie, natomiast 6% polskich oficerów, Polaków w armii, w marynarce wojennej. Ten epizod, za który oczywiście otrzymał medale, Dobór Muśnicki wspominał tą klęskę, bo oczywiście ta wojna zakończyła się klęską. Wspominał Dobór jako niezwykłe doświadczenie
taktyczny. Był bardzo pod wielkim wrażeniem działań wojsk japońskich. Jak sam wspominał, nauczył się dzięki Japończykom tego, że co można wykrzesać z żołnierza, te motywy ideowe i patriotyczne. I po zakończeniu walk pozostał na terenie wschodnim Imperium Rosyjskiego, pomagał organizować okręg irkucki, aż w końcu jako pułkownik został skierowany do środkowej Rosji, tam pełnił służbę na Pewłucku, potem w Woronerzu został dowódcą 7 Dywizji Piechoty, dywizji, z którą wyruszył w 1914 roku na front. Jak sam wspominał, ten moment wybuchu wojny przyjął bardzo entuzjastycznie. Uważał, że będzie to dla niego wielki sprawdzian jego umiejętności zarówno teoretycznych, jak i tych praktycznych, które uzyskał podczas walk z Japończykami. I rzeczywiście początkowe działania jego jednostki przeciwko Austriakom to było pasmo sukcesu. Najpierw rozgromił oddziały kawaleryjskie, austriackie, co było bardzo nietypowym zdarzeniem w skali wojennej, kiedy ta piechota była w stanie rozbić korpus kawaleryjski. Później podobnie zasłużył się pod Warszawą, walcząc z Niemcami, między innymi pod Górą Kalwarią udało mu się zbudować most pontonowy, przez który jego jednostki uderzyły na Niemców i w 1914 roku odsunęły możliwość zdobycia przez Niemców Warszawy. Za te działania i późniejsze otrzymał medale, między innymi szablę Świętego Jerzego w 1915 roku. Był również w tym okresie dwukrotnie kontuzjowany, otrzymał również pierwsze odznaczenia alianckie. Tu zacząłem gadać i zapomniałem o prezentacji. To jest początek, to są pierwsze zdjęcia generała, również zdjęcia z korpusu kadetów i późniejszego szkolenia w Akademii Sztabu Generalnego. To jest zresztą odznaka Sztabu Generalnego, którą absolwenci rzeczywiście elitarni nosili. Tu są te informacje, o których Państwu mówiłem. Tu są zdjęcia z działań i obraz z walk z Japończykami w 1905 roku. To ta krótka opowieść, o której Państwu mówiłem. Tu są zdjęcia z I wojny światowej. Wspominałem o walkach z Niemcami w 1916 roku. Otrzymując możliwość stworzenia własnej jednostki, został z nią wysłany do Turcji. Tu zdjęcie tej jednostki walczącej z Turkami ze zdobytą flagą. Taki dość ciekawy epizod, walcząc z Turkami w azjatyckiej części Turcji. Na Górze Tauru zostawił po sobie krzyż jako pamiątka krzyżów powstańców styczniowych. Ten motyw później powróci w momencie, kiedy będzie dowódcą pierwszego korpusu. Tutaj takie propagandowe pocztówki i szabla Świętego Jerzego, którą, tak jak wspomniałem, otrzymał generał Dobromośnicki za walkę z Niemcami w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego. Proszę Państwa, służba w Turcji skończyła się w 1917 roku. Wrócił na teren frontu europejskiego w okolicach Rygi. Co ciekawe, jego jednostka zluzowała jednostkę, którą dowodził jego brat. Tam też przydarzała mu się kontuzja, został zagazowany przez niemieckie pociski z gazem i jak wspominał, przez 2 dni bez życia
bez życia leżał, nie korzystał z masek gazowych, osłaniał swoje usta tylko chusteczką i to był efekt, który spowodował tą kontuzję. Kontuzję, która miała pewien wpływ później na całe jego życie, te niedomagania oddechowe funkcjonowały. W międzyczasie oczywiście pojawiły się pierwsze szlify generalskie, a gdyby momentem kluczowym dla kariery generała Dobora Musińskiego było objęcie dowództwa Korpusu Armijnego, czyli największej jednostki w skali struktur rosyjskich. To był 38 korpus armijny, którego był dowódcą i który tak właściwie dowodząc nim doczekał rewolucji lutowej, która wywróciła historię, przede wszystkim historię naszego kraju, ponieważ rząd tymczasowy unieważnił kwestie zaborcze, co najważniejsze, zgodził się na tworzenie jednostek polskich, jednostek narodowych i to nie tylko w Rosji, o czym będzie za chwilę mówił dr Muszyński, natomiast również ta zgoda była zielonym światłem, które spowodowało stworzenie jednostek polskich we Francji, jednostek, które nazywamy potocznie Armią Błękitną generała Hallera. To ta decyzja rządu tymczasowego otworzyła możliwość tworzenia polskich jednostek na terenie Rosji i na terenie Francji. Te jednostki przyczyniły się później do odzyskania polskiej niepodległości. Mogę? A tak, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, zanim przejdę do dalszych kolei losu Dowbora, chciałbym jeszcze tutaj chwilkę na temat polskich formacji, które w pewnym momencie stały się tymi, które tworzył generał Dowbor. Otóż to nie jest tak, jak się nam dzisiaj mówi, że kiedy wybuchła pierwsza wojna światowa, to tylko Józef Piłsudski i jego legiony z Galicji chwyciły za broń i chciały walczyć, żeby na tej szali, gdzie biły się imperia, nie zabrakło także polskiej szabli, jak to Józef Piłsudski mówił. W 1914 roku po drugiej stronie frontu, czyli Warszawa i w okolicach, bardzo wielu Polaków uznało, że to nie jest możliwe, żeby oni jako Polacy szli razem ręka w rękę z oddziałami niemieckimi, czy też austriackimi. Oczywiście ci ludzie mieli swoje anse i swoją niechęć do Rosji, jednakowoż uznali, że w momencie, kiedy imperia zaborcze się podzieliły na dwa obozy, no to trzeba wesprzeć ten obóz, który rokuje dla Polski najlepiej. Ponieważ Austriacy, którzy byli sponsorami Piłsudski i jego, był to sojusznik Niemiec. I był to słabszy sojusznik, który generalnie polskiej sprawie nie mógł wiele zaoferować bez zgody Berlina. A Berlin, co już tego nie muszę tłumaczyć, w stosunek do sprawy polskiej miał taki, jak to tutaj Państwo znacie najlepiej sami. Bardzo wielu Polaków uznało, że mniejszym złem w tym konflikcie jest Rosja, tym bardziej, że Rosja jest aliantem Antanty, czyli Francji i Wielkiej Brytanii, czyli tych mocarstw, z którymi przez bardzo wiele lat Polacy łączyli nadzieję na to, że w jakiś sposób może gdzieś kiedyś pomogą, wesprą sprawę polską, żeby Polska mogła się na tą niepodległość wybić. I w 1914 roku w Warszawie zaczynają być tworzone polskie oddziały ochotnicze, u boku oczywiście armii rosyjskiej, które miały trudny żywot.
Rosjanie owszem wstępnie zgodzili się na to, żeby te oddziały mogły powstać, ale tak po cichu między sobą raczej odnosili się do nich niezwykle nieufnie, niechętnie. Mówiono nawet, że jest to legalna forma polskich antyrosyjskich formacji, które nie wiadomo jak się zachowają, kiedy będą wysłane na front. Także był oczywiście kłopot zaopatrzeniem, kłopot z tym, żeby do tych formacji można było wcielać większą ilość żołnierzy. No, na każdym polu generalnie stawiano wszelkie możliwe zapory i utrudnienia, które oczywiście ochoczo rosyjska biurokracja wymyślała. I ja tutaj już nie będę mówił szczegółowo o co chodzi. W 1911 roku z tych pierwszych formacji powstaje Legion Puławski. Legion Puławski idzie w bój, walczy przez całą kampanię 1911 roku bardzo ofiarnie. Ocenia się, że procent strat tej formacji wynosił 90%. Z 1000 żołnierzy, którzy weszli w pole pod koniec kampanii, czyli jesienią 1911 roku, pozostało 100 zdolnych do walki. Oczywiście to nie jest tak, że ci pozostali zginęli. Bardzo wielu zginęło, ale także bardzo wielu było rannych. Część z nich oczywiście wróciło niebawem do szeregów. Niemniej jednak ten procent strat jest na tyle duży, że no warto o nim pamiętać. Rosjanie, którzy w toku tej kampanii obserwowali Polaków, uznali, że no właściwie te ich pierwsze, taka pierwsza niechęć, to był błąd. Uznali, że Legion Puławski powinien być rozwinięty do większej formacji, większej jednostki. Powstaje Brygada Strzelców Polskich, która w 1916 roku walczy na Nowogródczyźnie. Tam specjalnych walk nie było, oczywiście także dzięki temu także i strat nie było. Ale jednak ci Polacy no, dowiedli tego, że są warci tego, żeby w nich dalej inwestować. I nowy naczelny rosyjski wód, czyli generał Brusiłow, uznaje, że brygada to za mało, należy stworzyć dywizję. Powstaje dywizja w 1917 roku. Dywizja bierze udział w walkach w ofensywie rosyjskiej w Galicji Wschodniej, w Małopolsce. Walczy między innymi pod Brodami, gdzie nagle okazuje się, że oddziały rosyjskie, które tam walczą w okolicy, są kompletnie przeżarte bakcylem rewolucji. Tak? Żołnierze nie chcą walczyć, nie idą do ataku, nie chcą pełnić służby. Cała gama takich, oczywiście dezercja na poziomie 50%, gwałty i morderstwa w okolicy się dzieją. No, kompletne bezchołowie. I tutaj okazuje się, że polskie oddziały są odporne na to. Nie całkiem odporne, bo oczywiście jakieś tam sytuacje w rzędach rewolucyjnego były też, ale polskie oddziały są na tyle zwarte w sobie, że walczą, że chcą się bić, że ratują kilka razy odwrót tej już nie armii, tylko tej takiej masy rosyjskiej, która w pewnym momencie rzuca broń i karabiny do rowu i generalnie ucieka na wschód. Tymi, którzy osłaniali tę ucieczkę, to byli właśnie Polacy, polskie oddziały, pierwsza polska dywizja strzelecka. Znowu doświadczenie uczy Rosjan, że no, dalej warto by jednak dalej tych Polaków wykorzystywać, no bo obowiązek jest taki, że wojnę należy prowadzić dalej, ale kimś się trzeba bić, jeżeli nasze oddziały są zupełnie opanowane
takim niechęcią do walki, no to może jednak Polacy. To nie tylko były oddziały polskie, ale Rosjanie wtedy także tworzą oddziały łotewskie i różnych innych nacji, które zamieszkiwały imperium, ale wtedy także zapada decyzja, to jest dokładnie lipiec 1917 roku, żeby powołać pierwszy polski korpus. Pierwszy polski korpus, jednostkę zupełnie autonomiczną, która miała mieć wszystkie rodzaje broni, nie tylko artylerię, której do tej pory Polakom nie wolno było posiadać, ale także broń pancerną, lotnictwo, balony, saperów, no, całą gamę oddziałów, które były uważane ówcześnie za oddziały specjalistyczne i elitarne. No i powstaje pytanie, kto ma na czele tych oddziałów stanąć. Oczywiście w międzyczasie Polacy w armii rosyjskiej także zaczynają się organizować, no bo widzą, że w ich oddziałach, w ich pułkach, w ich dywizjach, brygadach, gdzie służyli, no, jest tak, że oficerowie wręcz boją się wychodzić na apel. Bo w każdej chwili mogli się spodziewać tego, że jakiś żołnierz albo do nich strzeli, albo wbije im bagnet w plecy. Więc postanawiają jakby z tej armii się wycofać, ale trzeba było to wykonać w sposób cywilizowany. W Moskwie odbywa się zjazd wojskowych Polaków. Ten zjazd jest uznany oficjalnie przez rząd Republiki Rosyjskiej. Ówczesny rząd, który rządzi Rosją po upadku caratu. I targ w targ dochodzi do tego, że jest zgoda rządu tymczasowego na powstanie pierwszego polskiego korpusu. Polacy się wahają, komu powierzyć dowództwo i pada w pewnym momencie koncepcja, żeby to był generał Józef Dobormuśnicki. Józef Dobormuśnicki, który był bardzo dobrze notowany ówcześnie przez sztab rosyjski, przez stawkę, czyli przez sztab naczelnego wodza. I uważa się nawet, była taka plotka w Moskwie, oczywiście nie jestem tego w stanie zweryfikować, ale w bardzo wielu relacjach to jest, że generał Dobor był oceniany na tyle dobrze, że uważano, że będzie dobrym naczelnym wodzem całej armii rosyjskiej. Czy tak było, czy tak nie było, nie wiadomo, ale wiadomo jedno, plotka ma czasami o wiele większą moc sprawczą niż faktyczna decyzja. Jest w stanie jakby nastroić do tej decyzji i ma w sobie taki walor czegoś, co no, jest takim inicjatorem wielu decyzji. Nie wiem, czy generał Dobor jako Polak mógłby tym naczelnym wodzem być. Tak czy owak, Rosjanie, kiedy usłyszeli, że jest on jednym z tych, którzy jest przewidywany przez Polaków na dowódcę pierwszego korpusu polskiego, powiedzieli, to świetny pomysł. Oczywiście nie ma pełna zgoda, oczywiście możemy go wam oddać. Uczyniono to. Znaczy, oczywiście chętnie z jednej strony, no bo to był Polak, jakiś taki element obcy, trochę niepewny jednakowoż, no bo Rosjanie zawsze oceniali Polaków jako taki element niepewny, ale z drugiej strony także oddano go niechętnie z uwagi na to, że generał Dobor jako dowódca 38. Korpusu Armijnego był tym, który zachował spoistość swojego korpusu. 38. Korpus był jedynym dużym związkiem taktycznym armii rosyjskiej na froncie południowo-zachodnim, który właśnie, gdzie ten procent dezercji był niezwykle mały,
gdzie oficerowie nie bali się wychodzić do swoich żołnierzy, gdzie panował porządek, gdzie o dziwo żołnierze salutowali swoich oficerów, co w normalnie w armii rosyjskiej się nie zdarzało. Także oddano generała Dowbora do Polakom, oddano go do pierwszego polskiego korpusu. Generał przejął ten korpus, zaczął te oddziały, które się formowały, oglądać. Mówię to na obu oddziały, nie wiem jak to jest czasem, były to oddziały, które były bardzo ciekawe. Otóż to były oddziały rosyjskie, czyli cała forma tych oddziałów była rosyjska. Cały korpus oficerski był w większości rosyjski, oczywiście, i żołnierze byli także Rosjanami. I cała zabawa polegała na tym, żeby zwolnić żołnierzy, zwolnić oficerów Rosjan, nabrać polskich żołnierzy na te wakaty w oddziałach, a także wynaleźć polskich oficerów i obsadzić ich po etatach. Oficerskich. No bo oczywiście była to skomplikowana bardzo praca, tym bardziej, że tak jak mówiłem, w Rosji rewolucja permanentna trwała dalej i ciężko było. Ciężko było z zaopatrzeniem, panował totalny bałagan, ale generał Dowbor jako niezwykle rzutki człowiek, taki bardzo skupiony na swoim zadaniu, na swoich celach, które chciał osiągnąć, doprowadził do tego, że już po dwóch miesiącach, czyli pod koniec września, większość oddziałów, które były pod jego komendą, były zupełnie odrusyfikowane, czyli Rosjanie byli wyrzuceni, znaczy byli zwolnieni ze służby, z prawem służenia w innych oddziałach. Oczywiście 99% z nich po prostu poszła do domu, była bardzo ucieszona. No i te oddziały zaczęły powoli nabierać polskiego charakteru. Oczywiście z tym były także kłopoty natury takie, że ciężko było na przykład wydawać komendy, tak? Bo nie było całego grafika polskich komend, którymi zastępowano rosyjskie. Te komendy powoli opracowywano. No, milion rzeczy trzeba było pokonać, żeby spowodować, żeby te oddziały, żeby ten żołnierz, szczególnie szeregowy, który do tej pory służył w oddziałach rosyjskich, zrozumiał, że jest od tej pory żołnierzem polskim, że od tej pory armia rosyjska to nie jest już jego armia, to nie są nasi, tylko to są, powiedzmy, sojusznicy, i żeby zrozumiał, że żeby utracił tę więź z jednej strony z armią rosyjską, która do tej pory był spajany, a z drugiej strony, żeby ten oddział polski nabrał spoistości nowej formacji polskiej. Do tego na przykład generał Dowbor wymyślił, że należy pozbyć się rosyjskich stopni wojskowych i zamiast wagonów, takich wielkich, kwadratowych, prostokątnych tabliczek, które tutaj noszono na wagonach, wprowadzono zupełnie inny system. To były szewrony noszone tutaj na rękawach, takie fałki. Oficerowie mieli srebrne, żołnierze mieli albo zielone, albo czerwone, w zależności od rodzaju broni. Tak czy owak, korpus powstawał i właściwie wszystko wskazywało na to, że to się uda. I w tym momencie wybucha rokosz bolszewicki, bolszewicki zamach stanu. Bolszewicy obalają rząd tymczasowy. Jak wiadomo, Lenin przejmują całość struktur państwa rosyjskiego, w tym także de facto przejmują zwierzchność nad pierwszym polskim korpusem. Efekt tego był taki, że
bolszewicy uznawali, że wszystkie jednostki, które nie są bolszewickie, to są jednostki wrogie i należy je natychmiast zniszczyć. Z Polakami był pewien kłopot, bo Polacy byli jednostką autonomiczną, która podlegała armii rosyjskiej, więc tak wprost nie mogli w nich uderzyć. No ale oczywiście były próby na przykład wprowadzenia w pierwszym polskim korpusie komisarzy bolszewickich, co generał Dowbor natychmiast odrzucił. Były próby zmuszenia żołnierzy Polaków do tego, żeby uczestniczyli w Sowietach armii rosyjskiej, na co generał Dowbor się zgodził oczywiście natychmiast i wyznaczono delegatów, którzy na ten zjazd Sowietów pojechali i byli to najbliżsi oficerowie ze sztabu generała Dowbora, którzy się tam pojawili, powiedzieli, że są i oczywiście żadnego udziału w tym nie brali. Także takie były różne gry z jednej drugiej strony. No i w pewnym momencie bolszewicy poczuli się na tyle silnie, że powiedzieli, że nie, że to tak nie może być. Pierwszy polski korpus ma być natychmiast rozwiązany. Generał Dowbor na takie diktum odpowiedział, że jeżeli chcecie, to możecie nam odebrać broń, ale będzie to broń tylko od zabitych, bo nikt z nas broni nie odda. I doszło do takiej mini wojny. Mini wojny na obszarze, gdzie korpus stacjonował. Korpus był rozrzucony między Mińskiem Litewskim a Orszą. Mniej więcej to jest jakieś 850 km. Oczywiście była to bardzo zła sytuacja taktyczna dla korpusu. Generał Dowbor podjął decyzję, że należy natychmiast wszystkie oddziały z tych miejsc, gdzie kwaterowały, wynieść i przeprowadzić koncentrację w okolicy Bobruńska. To jest mniej więcej na południowo-wschodnią stronę od Mińska Litewskiego. Z tym się wiąże cała epopea. Żołnierze tam, te oddziały tam jechały w stronę tego miejsca koncentracji. Częściowo zostały rozbrojone, częściowo uległy rozproszeniu. Ale niemniej jednak z mniej więcej 30 tysięcy żołnierzy na miejscu koncentracji stawiło się 10. To był wbrew pozorom duży sukces, ponieważ bolszewicy zamierzali korpus zniszczyć całkowicie, więc te 10 tysięcy to był element najbardziej zdeterminowany i najbardziej taki no hardkorowy w swoim dążeniu do walki z bolszewikami. W międzyczasie oddziały, które już kwaterowały pod Bobruńskiem, w nocy przez zaskoczenie zajęły miasto, zajęły także fortecę, która tam nad tym jarastem murowała. I co się okazało? Bobruńsk był miejscem, gdzie były magazyny strategiczne dla całego frontu niemieckiego. Były tam nieprzebrane zasoby broni, amunicji, wszelkiego możliwego zaopatrzenia, co spowodowało, że ci żołnierze, którzy tam powoli spływali i w większości nie mieli broni, nagle tę broń otrzymali. Była to jedna z niewielu sytuacji, kiedy Polacy mieli pod dostatkiem zarówno broni, jak i amunicji. Jak wszyscy wiemy, polski żołnierz się dobrze bije, tylko w pewnym momencie zawsze zaczyna brakować tego, z czego się strzela. I cóż, przez prawie miesiąc oddziały w oparciu o Bobruńsk odpierały ataki bolszewickie. Walki toczyły się ze zmiennym szczęściem, ale tak naprawdę Polacy byli tą siłą bardziej zdeterminowaną. Oddziały rosyjskie miały bardzo niskie morale, co powodowało, że każdy śmielszy atak na przykład polskiej kawalerii czy piechoty powodował natychmiast panikę i
rozprzestrzeniony w szeregach Rosjan, których było zdecydowanie więcej niż Polaków. Trzeba tutaj to jasno powiedzieć. Tak więc pod koniec lutego 1918 roku można powiedzieć, że Polacy już mieli opanowany dosyć spory obszar taktyczny wokół Bobrujska. Znowu uśmiechnęła się dla nas fortuna, która polegała na tym, że oddziały niemieckie, które stały jakieś 100 km na zachód, podjęły ofensywę przeciwko bolszewikom, żeby zmusić ich do zawarcia pokoju w Brześciu Litewskim. Dobór wszedł w porozumienie z Niemcami, uznając, że Niemcy tym razem to mniej niebezpieczny wróg niż bolszewicy, którzy po prostu złapanych Polaków mordowali w sposób okrutny. I udało się bolszewików wypędzić. Porozumienie z oddziałami niemieckimi głosiło, że Polacy mogą zajmować obszar, który udało im się w walce z bolszewikami wyzwolić. Były to tereny dawnych polskich kresów wschodnich, więc tak naprawdę oddziały Dowbora były uśpienie w domu. I cóż, mówi się nam teraz, że pierwszym miejscem, które zostało wyzwolone przez Polaków od zaborców, to był Kraków, że tam 31 października Rada i polskie oddziały, które tam były, wyzwoliły Kraków spod zaboru austriackiego. Pierwszym miejscem, które zostało naprawdę wyzwolone, był właśnie Bobrujsk. Bobrujsk i Mochlów, dwa miasta na bardzo odległych polskich kresach wschodnich, gdzie no, tak naprawdę polskiego munduru nie widziano od drugiego rozbioru Rzeczpospolitej. I tam przez kolejne miesiące pierwszy polski korpus gospodarował. Był to obszar, który obejmował mniej więcej, tutaj jest mapa, ale znaczy ta mapa nic Państwu nie powie. Ja sobie zadałem trud, żeby zbadać, ile to było. To było mniej więcej 20 tysięcy kilometrów kwadratowych, czyli 2/3 obszaru Belgii. Zupełnie nieźle jak na możliwości jednego korpusu i jak na możliwości korpusu, który musi się bić z bolszewikami, którzy są mniej więcej 10-krotnie silniejsi. Przez kolejne miesiące trwa intensywne formowanie korpusu. Są szkoleni oficerowie, żołnierze. Generał Dowbor wie, że ma mało czasu, ponieważ Niemcy zawarli pokój z bolszewikami, przerzucają oddziały na zachód. Na zachodzie wygrywają, bo to jest moment maj, czerwiec 1918 roku, to jest Winterschlacht i to jest ostatnia ofensywa niemiecka, która podchodzi pod Paryż. Alianci są zupełnie zszokowani tempem tej ofensywy i dopiero wprowadzenie do boju w lipcu oddziałów amerykańskich zaczęło powoli tę szalę, która przychyliła się bardzo ostro na stronę niemiecką, przeważyć i w końcu tę wojnę wygrać. Ale maj, czerwiec 1918 roku to jest moment, kiedy Niemcy dominują absolutnie na zachodzie i są na tyle budni, że w pewnym momencie uznają, że no już dosyć tego polnische Wirtschaft tutaj w Bobrujsku i w okolicy. Jest ultimatum do oddziału Dowbora, że ma złożyć broń. No, nie było innej opcji w tym momencie. Jednej strony byli bolszewicy, którzy tylko czekali na to, żeby można było na Polaków uderzyć. Z drugiej strony były trzy korpusy niemieckie. Generał Dowbor nie miał opcji, musiał się poddać, ale podpisując
akt kapitulacji. W tym akcie znalazł się jeden niezwykle istotny punkt. Otóż głosił on, że wszyscy żołnierze polscy, którzy dadzą się repatriować do Polski Centralnej, czyli do Warszawy i okolic, będą mogli być wolni. Znaczy będą mogli wrócić do domu, nie będą mieli statusu jeńców wojennych i będą mogli robić, co im się podoba. To był wielki błąd niemiecki, że na ten punkt się zgodzili. Oni praktycznie mogli ten punkt wyciąć. Nie byłoby żadnej siły, żeby ich zmusiła, żeby go zachować. Natomiast spowodowało to tylko tyle, że dworczycy, którzy oddali broń i byli repatriowani do Polski Centralnej, zawiązali nici konspiracyjne między sobą. Były na ogół koła pułkowe, które miały ze sobą kontakt. Dowódcą był dowódca pułku. Kadra oficerska była dalej kadrą oficerską, tylko tyle, że pułk nie był skoszarowany. I utrzymywano ten kontakt ze sobą. I kiedy dzisiaj widzimy, jak przebiegała akcja rozbrajania oddziałów niemieckich w listopadzie 1918 roku w Warszawie i w okolicach, to dokładnie widzimy, że było to przygotowane taktycznie, planistycznie przez oficerów od dowora. Oni wykonali cały plan. To nie była spontaniczna akcja, jak się tam mówi w szkole, że tam studenci i uczniowie jacyś tam łapali Niemców na ulicach i zabierali broń. To tak nie było. To oczywiście mogą być takie przypadki, ja się nie kłócę, ale generalnie akcja przebiegła w taki sposób, że w nocy przed całą erupcją tej akcji zajęto składy broni. To był pierwszy cel. Drugi cel. Rankiem zajęto punkty strategiczne w mieście. Takie, żeby mieć kontrolę nad poszczególnymi dzielnicami. Trzecia akcja to było zajęcie dowództw niemieckich i punktów łączności, żeby odciąć poszczególne koszary od łączności między sobą. Cztery. Zajęcie albo otoczenie koszar i lotniska. I pięć. Zajęcie Zamku Królewskiego, gdzie mieszkał gubernator niemiecki Hans Hartwig von Bessellener, który w ostatniej chwili, jak niemalże jak książę Konstanty, musiał uciekać z zamku i gdzieś tam się schował. Nie udało się go niestety ująć. Natomiast cała Warszawa w tym momencie już była w ręku Polaków. Niemcy nie mogli wykonać żadnej kontrakcji. Właśnie dlatego, że była ona tak przygotowana, żeby uniemożliwić jakąkolwiek akcję ze strony wroga. To była robota żołnierzy generała Dowbora, co także trzeba mu poczytać za jego właśnie sukces. Sam generał Dowbór wtedy był poza Warszawą, w takim quasi areszcie domowym, kiedy oddziały niemieckie zostały wypchnięte z tych obszarów, gdzie z Królestwa Polskiego. No, chciałby, uznał, że to jest jego moment, chciałby wrócić do tego, co umie najlepiej, czyli do wodzenia żołnierzami. Tutaj na sam koniec jeszcze tylko powiem, że w momencie, kiedy Dowbór był po obrójsku w mediach, w Królestwie, ale także w Galicji, mówiono wyłącznie o nim. To był bohater mediów, to był człowiek, który stał się nagle niemalże celebrytą. To był człowiek, którego uznawano, że będzie tym, który wróci z tą armią, którą ma po obrójsku i wyzwoli Polskę. Oczywiście to się nie zdarzyło, to się nie udało, ale ta sława Dowbora właśnie wzięła się z tego okresu. Jak wiadomo,
mediach krótko żyją. Medialna sława dzisiaj jest, jutro jej nie ma. W momencie, kiedy musiał skapitulować, media natychmiast znalazły sobie nowego idola. To był generał Józef Haller, który tam walczył trochę w innym miejscu w tamtym okresie. No ale znowu Haller poszedł gdzieś tam, przeminął, wylądował we Francji, daleko media... A to jest znak. Media znowu miały znaleźć sobie nowego idola i tym nowym idolem stał się niestety Józef Piłsudski. I o tym, co było dalej, opowie doktor Szymon. Tak, proszę Państwa, Józef Piłsudski został naczelnikiem państwa w listopadzie 18 roku. I jako naczelnik państwa był głową tego państwa, stąd wszyscy podporządkowali się, w tym również generał Tomasz Muśnicki. Fakt, że 13 listopada nastąpiło pierwsze spotkanie z dwóch Józefów. To spotkanie wspominał Dobor jako bardzo trudna rozmowa. Wyciągnął wnioski z tego, że współpracy żadnej głębszej nie będzie, są różne koncepcje. Tutaj z jednej strony działalność, którą Dobor określał jako dyletanctwo legionowe, niemyślenie o tworzeniu poważnych sił zbrojnych. Z drugiej strony oficer zawodowy, który w tyle głowy miał tworzenie jednostek wojskowych. A nawiązując również do tego, co mówił przed chwilą dr Muszyński, warto też wspomnieć, że ten moment wyzwalania 10 listopada na terenie Polski udział Doborczyków też był pewnym zaczątkiem, tutaj na poprzednim slajdzie, zaczątkiem tworzenia przez te jednostki pułków piechoty i pułków, co najmniej 7 pułków jazdy i 7 pułków piechoty i artylerii. To była ta danina ofiarności Doborczyków w 1918. Oni byli jakby zaczątkiem również polskich sił zbrojnych. Co ciekawe, tylko w Łodzi utrzono ulicą Doborczyków. Tam akurat te działania zbrojne 10 listopada zakończyły się śmiercią kilku Doborczyków i stąd jedyne miejsce w Polsce, gdzie ulica Doborczyków funkcjonuje. Przepraszam, te takie dygresje dotyczące ulic, ale to też robi pewne wrażenie nad naszą pamięcią, nad tymi epizodami. Dalsza historia wiąże się oczywiście z wybuchem Powstania Wielkopolskiego i z udziałem generała w tej ekspedycji. Nie będę wspominał, wiadomo, wybuch Powstania w Poznaniu, pewne problemy natury logistycznej, czyli poszukanie głównodowodzącego. Tutaj warto wspomnieć, że w trakcie wybuchu i dla wybuchu Powstania Wielkopolskiego i początkowej działalności niezwykle ważnym elementem było wynalezienie telefonu. Ponieważ wszystkie ważne decyzje związane z powstaniem i z jego rozpoczęciem i działalnością były związane z telefonem. Już w trakcie walk w Poznaniu rozpoczęto w bazarze główni działacze związani z Naczelną Radą Ludową zaczęli dzwonić po prowincji, że w Poznaniu się zaczęło. I to dzięki liniom telefonicznym. Później przypadkowo mianowany dowódca, czyli major Taczak, kapitan Taczak, później major Taczak, również pierwsze co robi, dzwoni do Warszawy z informacją, czy może zostać, ale czy oczywiście może pan zostać. No i na krótki moment Taczak jest pierwszym dowódcą Powstania Wielkopolskiego. Chociaż oczywiście
Naczelna Rada Ludowa dość szybko orientuje się, że jeżeli to powstanie ma trwać, jeżeli to powstanie ma mieć jakiś pozytywny efekt, to musi się zająć nim jakiś zawodowiec. I tym zawodowcem został generał Dobor Muśnicki. Po konsultacjach z Piłsudskim, Piłsudski zgadza się na udział Dobora. I no, tak jak na Ukrainie, pojawiają się w Wielkopolsce zielone ludziki, czyli osoby urlopowane, takie jak Dobor, czy też jego podkomendni, którzy rozpoczynają tworzenie pewnej czapki nad strukturami powstańczymi, czyli tworzenie, właściwie przekształcają powstanie wielkopolskie w tworzenie armii wielkopolskiej, armii profesjonalnej, armii, która w swoich strukturach była wzorowana na Korpusie Polskim. Natomiast doceniono oczywiście wagę miejscowego żołnierza, jego znajomość regulaminów niemieckich. Dobor był zresztą pod wrażeniem Polaków, którzy byli przechodzili służbę niemiecką. Zresztą najlepsze szkolenie niemieckie. I rzeczywiście stworzono armię, gdzie całą zasadniczą część tworzyli ludzie z wyższymi umiejętnościami oficerskimi. To wiadomo oczywiście, że w przypadku Wielkopolski, zaboru pruskiego, było zupełnie inne podejście Niemców do tworzenia armii, gdzie Polak mógł zostać co najwyżej porucznikiem lub kapitanem w trakcie, czyli niższym oficerem. Natomiast w pozostałych zaborach generałami mogli być również Polacy. To warto wspomnieć, że w momencie zakończenia, w momencie przewrotu rewolucyjnego 1917 w Rosji było ponad 119 generałów polskiego pochodzenia. W Polsce, w Wielkopolsce żadnego nie było. W Austro-Węgrzech oczywiście również byli generałowie, generał Haller, Rozwadowski. Także tutaj Niemcy zastosowali pewną technikę uniemożliwiającą zdobycie tej wiedzy operacyjnej wyższego szczebla. I tą wiedzę miał generał Dobor i został przysłany. Choć oczywiście w listach Józef Piłsudski uważał, że nie da rady, że się skompromituje. Jego przyjazdy też do Poznania w mediach poznańskich była też pewnego rodzaju nagonka na niego. Uważano, że przyjedzie zrusyfikowany Polak, który nie umie dowodzić, a poza tym heretyk. Wypominano mu pewien manewr, który w okresie młodości, chcąc wstąpić do Akademii Sztabu Generalnego, w ankiecie wpisał, że z Kalwinem, żeby się dostać, ponieważ nie chciano Polaków, katolików do tej służby. I to starano mu się to wyciągnąć w momencie, kiedy przyjeżdżał. Oczywiście Naczelna Rada Ludowa przyjęła go jako dowódcę. Dobor postawił kilka twardych warunków. Po pierwsze, że on będzie dowodził, że skończy się pewien okres ochotniczy i takiej działalności pozaregulaminowej. Ma być regularne wojsko. I rzeczywiście wkładem Dobora było to, że stworzył i nadał Armii Wielkopolskiej taki właśnie szczyt Armii Wielkopolskiej, stworzył jakby trzecią siłę niezależną jako wódz trzeciej siły niezależnej, bo pierwsza to była wojsko podległe naczelnikowi państwa Józefowi Piłsudskiemu, drugie to była Polskie Siły Zbrojne generała Hallera i Dobor stworzył jako odrębnie Armię Wielkopolską, armię, która miała osobne umundurowanie, osobną rotę przysięgi, która była, koniec końców osiągnęła 100 tysięcy, armię, do którą dbał, pieścił i armia ta w późniejszym okresie, kiedy już żołnierze wielkopolscy walczyli na terenie wschodnim, była armią zupełnie odróżniającą się od innych jednostek polskich. Tym, że na przykład miał żołnierze po Wielkopolsce, mieli dwie pary butów, mieli maski gazowe, byli umundurowani i byli zdolni do walk nie tylko w Wielkopolsce, ale również poza nimi. Pierwsze takie jednostki wysłane zostały w marcu 1917
19 roku, aby odblokować Lwów. Później już te ekspedycje były powtarzane. Jednakże, co należy podkreślić, oprócz troski o Wielkopolskę, również generał Muśnicki rozpoczął tworzenie jednostek, które miały rozpocząć swoją działalność na terenie Pomorza. Ten jego projekt został przez Warszawę zahamowany, choć zawiązki takich jednostek zostały utworzonych. Również w późniejszym okresie wspierał działalność Powstania Śląskiego, to również ważne. Co ciekawe, myślę, że też mało znana historia, kiedy to w lutym 1919 roku generał Dowbor-Muśnicki przekazał majątek pierwszego korpusu, który zdobył w walkach z bolszewikami, przekazał narodowi polskiemu. To były oprócz złota i srebra, pozwolę sobie zacytować, około miliona marek, 424 tysiące rubli, papiery procentowe, zobowiązania w wysokości 500 000 rubli i tak jak wspomniałem, złoto, srebro jako zdobycz przekazano marszałkowi Trąbczyńskiemu, a poza tym, tak jak wspominał dr Muśnicki, przekazał również żywą kadrę Wojska Polskiego, ponad 3000 oficerów, 125 lekarzy, urzędników wojskowych, 28 tysięcy szeregowych. Razem szacowano osoby, które przeżyły, które dotarły, które były kapitałem ludzkim z pierwszego korpusu na 32 tysiące osób. Czyli to była jedyna jednostka, która nie tylko sama się finansowała, ale również złożyła tak wielki dar dla tworzącej się niepodległej Polski. Tak jak wspomniałem, tworzenie Armii Wielkopolskiej to oczywiście osobna przysięga, tworzenie jednostek zarówno piechoty, kawalerii, artylerii, ale również tworzenie wojska, które stało się, tak jak wspominałem, jednym z najważniejszych jednostek w kraju. Proszę Państwa, ta działalność tych polskich sił zbrojnych zaboru polskiego zakończyła się w maju 1919 roku, kiedy nastąpiła unifikacja wojsk polskich. Generał Dowbor-Muśnicki został dowódcą frontu przeciwniemieckiego. W międzyczasie otrzymał kolejne odznaczenie, tym razem od Włochów, od Korony Italii za działalność w powstaniu wielkopolskim. Po unifikacji rola Dowbora zaczęła maleć. Miał taki właściwie funkcję osoby, która miała zlikwidować swoje stanowisko. Ostatnim jak gdyby jego sukcesem, czy też ostatnią taką ważnym zadaniem, jakie miał dokonać na froncie wielkopolskim, to zajęcie części Wielkopolski, która otrzymała Polska na podstawie rozejmów Trewizy i później traktatu wersalskiego. Choć sam Dowbor miał ochotę i miał nadzieję, że to on będzie pełnił rolę, o której znamy rolę generała Hallera, a mianowicie przyłączenie Pomorza. Jemu tylko przypadła zachodnia część Wielkopolski i część Kujaw z Bydgoszczą na czele, wtedy jeszcze częścią Wielkopolski. I właściwie po tych wydarzeniach w imieniny swoje w marcu 19 roku zakończył swoją działalność, można powiedzieć, taką ekspansywną, natomiast zostało mu polecone likwidacja swojego biura i ta działalność rozległa się w czasie. Nie otrzymał żadnych innych propozycji. I tak właściwie oprócz pisania artykułów do Rzeczpospolitej, takiej gazety w Warszawie, gdzie bardzo nieprzychylnie komentował kolejne działania Józefa Piłsudskiego, czyli wyprawę kijowską, właściwie pozostawał w osamotnieniu i bez zajęcia. Zmieniło się to w momencie, kiedy podczas wojny polsko-bolszewickiej
kiedy, jak sam wspominam, wielokrotnie próbował włączyć się do działalności, próbował zaciągnąć się, poprosić o jakiś etat w Warszawie bez powodzenia. Dopiero interwencja Francuzów, którzy w obliczu ataków, zbliżania się wojsk sowieckich, bolszewickich do Warszawy, przedłożyli Józefowi Piłsudskiemu taki wniosek, żeby powołał do służby w tym ciężkim okresie dwóch najważniejszych generałów, czyli Józefa Wybora Brusińskiego i Józefa Hallera. Tak się złożyło, że Józef Haller po rozmowie z Piłsudskim przyjął możliwość tworzenia późniejszej armii ochotniczej, natomiast rozmowa Piłsudskiego i propozycje względem Józefa Dobora Mościckiego spotkały się z jego odmową. Dobor Mościcki chciał dowodzić wojskami wielkopolskimi pod Warszawą, natomiast Piłsudski stwierdził, że on już tutaj ma dobrego generała Rydza Śmigłego, Edwarda Rydza Śmigłego, a mu proponuje front południowy, aby jeszcze przy okazji pozbawić dowództwa generała Iwaszkiewicza, co do którego nie było żadnych zastrzeżeń. Sam Dobór też nie miał zastrzeżeń. Uważał zresztą, że te działania nie przyniosą żadnej korzyści. Dobór lubił walczyć z oddziałami, które znał, które przeszkolił, a tutaj miał jednostki polskie, jednostki ukraińskie. Była to na pewno bardzo, bardzo mocna wymiana słów. Była taka w kilku relacjach, jest opisana ostatnie słowa Dobora, który stwierdził na tą propozycję przejęcia tych jednostek niesprawdzonych, mało mobilnych. Stwierdził, że ja z gówna cukierków nie umiem robić i tak się panowie rozstali. Jest to też ta wersja jest powtórzona przez jednego z biskupów w tych wspomnieniach, także być może tak też się stało. Sam Dobór mówi, że on w pewnym amoku nie przemierał w słowach. No i koniec końców powrócił do Poznania. W tym czasie dowiedział się, że jego żona zmarła. Także ta historia też wpłynęła na niego jako na osobę prywatną, jako wielki cios. Zmarła żona, czwórka dzieci. To też spowodowało to, że generał Dobor przeszedł stan odpoczynku. I wielu polityków postawiło na niego kreskę, że już z niego nie będzie miał możliwość, nie wykorzystał i tak naprawdę należało o nim zapomnieć. Osiadł w Wielkopolsce, niedaleko Lusowa, kupił taką majętność, którą nazwał Batarowym i tam do końca swoich dni przebywał. Oprócz oczywiście działalności rolnej prowadził bardzo aktywną działalność społeczną, polityczną, nawet edukacyjną, bo z jednej strony był patronem kilku towarzystw powstańców wielkopolskich, był przede wszystkim honorowym członkiem i patronem stowarzyszenia, które grupowało żołnierzy pierwszego korpusu. Zresztą dla tego stowarzyszenia położył wielkie zasługi, ponieważ zarówno wydał publikacje z dokumentami o działalności pierwszego korpusu, był również takim dobrym duchem pisma, które to środowisko wydawało, czyli placówki. Również związał się z działającym w tym czasie ruchem monarchistycznym, bo warto wspomnieć, że sam Dobór był monarchistą i współdziałał z kilkoma organizacjami, również w Radzie Naczelnej takiego pisma Pro Patria, takiego pisma realistycznego, które wychodziło w Polsce. To znowu zapomniałem o naszych prezentacji. Tutaj bardzo, bardzo istotne, myślę, że bardzo ciekawe zdjęcie odznaczenia, które Dobór ustanowił dla matek, których synowie zginęli. To jedyne w skali światowej takie udokumentowanie
właśnie tych kobiet, które straciły tutaj zdjęcia z misją francusko-angielsko-włoską, z manewrów nad Stadeli, tutaj z pierwszej rocznicy, na koniec pierwszej rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego. To był ten dzień, kiedy po raz drugi przyjechał Józef Piłsudski do Poznania. Tutaj kolejne zdjęcia, o których wspomniałem, to jest z maja 20 roku odznaczenie korony Italii od Włochów. Tu z kolei jedyne odznaczenie do Bora, czyli krzyż, odznaka Powstania Wielkopolskiego, a poniżej oznaczenie estońskie. Co ciekawe, proszę Państwa, poza Polską, tylko w Estonii znajduje się tablica ku czci generała Dobora Muśnickiego w hołdzie żołnierzom polskim. Ta tablica została ufundowana, jest skierowana w tym napisie ku czci generała Dobora. Również w słownikach odznaczonych znajduje się Dobór Muśnicki, a obok ostatnie zdjęcie jako dowódcy z takiej imprezy imieninowej 19 marca 20 roku, w której brał udział m.in. generał Andres, ksiądz Prądzyński i wielu żołnierzy, również związanych z pierwszym korpusem, generał Wróciński. To jest ostatnie zdjęcie, które można by powiedzieć, ostatnie zdjęcie jako wodza Powstania Wielkopolskiego. Tutaj oczywiście ten rozdział, o którym zacząłem opowiadać po przejściu do cywila, nazwałem ten rozdział Wódz Oracz, zdjęcie generała, który na polu orze ziemię, było takie inspirujące. Generał Dobór Muśnicki, tak jak Państwu wspomniałem, przeszedł do rezerwy, natomiast jeśli chodzi o uposażenie, to wielki skandal, jako uposażenie, w nomenklaturze wojskowej pobierał uposażenie jako generał carski. Nie zaliczono mu otrzymanie z rąk Naczelnej Rady Ludowej funkcji generała broni najwyższego stopnia generalskiego. Tutaj generał prowadził walkę z sądem administracyjnym, który miał możliwość uchylenia. Jednakże się to nie udało. Były tutaj wielkie artykuły na ten temat, że tutaj ktoś w ogóle nie docenia działalności pierwszego korpusu. Ten pierwszy korpus jest wymazany. Dlaczego? Przecież to były polskie oddziały, to trzeba panu generałowi to wpisać jako zasługę. Ta bezduszność urzędnicza sprawiła, że pobierał, tak jak wspomniałem, emeryturę. To zresztą jest tutaj taki artykuł. Przyznano mu 80% uposażenia emerytalnego jako oficera Armii Zaborczej. Także według tych klasycznych norm pominięto jego udział właściwie w ruchu niepodległościowym. To też rzutowało, to pominięcie rzutowało, że nie otrzymał on żadnego odznaczenia za życia polskiego. Tutaj kilka zdjęć interesujących o działalności pana generała. Przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na jego działalność wśród młodzieży akademickiej. Był członkiem dwóch korporacji akademickich, organizacji studenckich, które działały na terenie Uniwersytetu Poznańskiego i Wileńskiego. Tutaj u góry zdjęcie generała wśród korporantów Wileńskiej Batorii, na dole wśród korporantów Poznańskiej Lechii. W Poznaniu w tej korporacji był ojcem korporacji, czyli osobą, która miała specjalny patronat nad korporacją. Tutaj kolejne zdjęcia, to przede wszystkim z działalności związkowej i to, co, tak jak wspomniałem, to, co najbardziej leżało Doborowi na sercu, czyli przypomnienie etosu pierwszego korpusu. Tutaj zdjęcie z odsłonięcia pomnika Doborczyka w Warszawie w listopadzie 1930 roku. Ten pomnik przetrwał II wojnę światową, został dopiero zlikwidowany przez komunistów. Jego replika obecnie znajduje się
na dziedzińcu Muzeum Wojska Polskiego. Cały czas liczymy, że wróci na wybrzeże Kościuszkowskie. Dobrze, tak jest. Także to był taki moment niezwykle ważny. Był taki epizod, kiedy Dobor Mosicki powrócił na chwilę do biegu, mówiąc kolokwialnie, to 1926 rok. W momencie przewrotu Piłsudskiego powierzono mu taką funkcję dowódcy, czy też szefa sztabu takiego ruchu, który na czele studentów i weteranów miał prowadzić działalność przeciwko Piłsudskiemu. To się zresztą nie udało. Nie z winy Dobora. I to był jak gdyby ostatni taki efekt. To zdjęcie z tego okresu, z kuriera poznańskiego. Od razu mówię, że ten człowiek w niemieckim hełmie to nie jest Niemiec, tylko to jest Wielkopolanin. Także, żeby była sprawa jasna, bo czasami też spotkałem się z taką informacją, czy to Niemiec, czy nie Niemiec. No, po prostu to jest upiór, żołnierz walczący z upiorem. Tutaj zdjęcie wspomnianego przeze mnie dworku, pałacu generała Dobora, który się cały czas odnawia teraz. No i zdjęcia rodzinne. Tak jak wspomniałem, niezwykła tragedia. Czwórka dzieci, śmierć żony i generał, który jako wojskowy miał wielkie trudności z wychowaniem tych dzieci. O nich za chwilę opowiem trochę więcej. I gdyby ostatni akord śmierć generała Dobora. Generał oprócz tego, że był aktywny społecznie, był też aktywnym rolnikiem, bardzo, to myślę, że warto taką zmiankę powiedzieć, był również na bieżąco w sferach militarnych świata, bardzo interesował się historią walk w Hiszpanii. Co ciekawe, wysłał również generałowi Franco krzyż do Porczyków, czyli odznaczenie majątkowe pierwszego korpusu. I przy tych mapach został znaleziony dysbar na udar. Tutaj zdjęcia z pogrzebu. I zanim przejdę do rodziny, kilka słów uzupełnienia. Tak jak wspomniałem, generał Dobor Muśnicki w swojej działalności do 1937 roku otrzymał bardzo dużo odznaczeń za swoją działalność, za swoją walkę, za swoją odwagę. Spis tych i część tych dokumentów znalazła się, tych informacji, co tak naprawdę miał, znalazła się na takim rewersie, gdyż po śmierci były one prezentowane w Ratuszu Poznańskim. I rzeczywiście nie było tam żadnych polskich odznaczeń, no może poza żetonem tramwajerskim od Towarzystwa Chrześcijańskiego z Warszawy i wspomnianą odznaką Powstania Wielkopolskiego. Tą zaległość dopiero zmieniono w kolejnych rocznicach 90. i 100. Tu krzyż Wielkie Ordery Odrodzenia Polski, który podpisał prezydent Kwaśniewski, i Order Orła Białego, który otrzymał Dobor po śmierci z rąk prezydenta Dudy. Zachował się jego mundur z lat 20., który znajduje się w Muzeum Wojska Polskiego. Jeśli chodzi o pamiątki przestrzeni publicznej, to mamy niewiele. Kilka z nich związanych z jego działalnością korporacyjną. To te dwie poniżej, obie tablice znajdują się w Warszawie, w Poznaniu. Pierwsza przy księgarni świętego Wojciecha, a druga to tablica ufundowana przez korporację Lechia na ulicy Głogowskiej w kościele Matki Boskiej Bolesnej. Zdjęcie dowódców powstania wielkopolskiego, które znajduje się przy Muzeum Narodowym w Poznaniu, i tablica w kościele Lusowie. Dwa pomniki. Pierwszy to w Lusowie, w miejscu, gdzie powstało muzeum. Drugie, odsłonięte w 2018 przez 17. Wielkopolską Brygadę Zmechanizowaną, która przyjęła Dobora jako swojego patrona. Właściwie po II wojnie światowej
powiedzmy dwie instytucje, które o Dąborze pamiętały. Pierwsi to korporacji Lechia, którzy po wojnie zainteresowali się grobem, postawili krzyż brzozowy. Po wojnie to wszystko zostało zniszczone i oni jak gdyby pierwsi odnowili ten grób. A drugi państwo Grajkowie z Lusowa, którzy zaczęli samoistnie czynem społecznym zbierać materiały o generale Dąborze i dzięki niemu mamy nie tylko ten pomnik, ale również pomnik w kwestii w warstwie edukacyjnej, czyli Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie, które wyłoniło się z tej pasji badawczej generała Dąbora i dzięki nim również nastąpiła zmiana w wystroju grobowca generała. Oprócz jego również są symboliczne szczątki w tym grobowcu córek. Warto teraz przejść na chwilę do historii rodzinnej generała Dąbora. Tak jak wspomniałem, czwórka dzieci, dwóch synów, dwie córki. Najstarszy Gedymin, w latach 20. zaczął studiować we Francji. Też doszło między ojcem i synem do poważnych napięć. Ojciec się wyrzekł syna. Gedymin działał we Francji, brał udział w walkach w wojnie domowej Hiszpanii po stronie żołnierzy generała Franco, brał udział w ruchu oporu, przybył na pogrzeb oczywiście. Zmarł w Tuluzie. W zeszłym roku udało się pozyskać informacje, kiedy dokładnie, czyli w 1936 roku. Jest jego grób, został odnaleziony. Mam nadzieję, że zostanie on w jakiś sposób zostanie zrekonstruowany, bo na tym zdjęciu jest w sposób opłakany. Następne dwie córki to również tragiczne historie. Obie córki zginęły w czasie wojny. Zginęły z rąk okupanta niemieckiego i sowieckiego. Jedna została rozstrzelana w Palminach za działalność konspiracyjną w organizacji Wilki. A Janina starsza została zamordowana w Katyniu jako jedyna kobieta. Wreszcie ostatni syn w 1938 roku popełnił samobójstwo podczas takiej imprezy oficerskiej. Został pochowany na Cytadeli. Także wielka tragedia dla rodziny Dąborów. I to, o czym mówiłem na samym początku. Zupełne zapomnienie generała, który w okresie PRL-u nie pasował do żadnej narracji, bo przecież walczył z bolszewikami, rozmawiał z komisarzami lodowymi przy pomocy CKM-u. Też jego poglądy monarchistyczne jako dowódcy powstania też nie były mile widziane w okresie PRL-u, który stawiał na powstanie wielkopolskie jako zryw ludowy, bez jak gdyby żadnych tutaj reakcyjnych elementów. Ten rok też przyniósł kolejne upamiętnienia. Tutaj ostatnia takie upamiętnienie to tablica Bydgoszczy poświęcona generałowi. I myślę, że takim hołdem dla tej postaci jest ten album, do którego Państwa serdecznie zapraszam. Dziękuję bardzo.